to moja droga, powiedz mi, jak tam na wakacjach było? Odpoczęłam, zregenerowałam siłę, wróciłam i już jestem zmęczona. No tak, bo teraz twoje dziecko jest moje chore. Moje dziecko nie śpi. Jak ty jako mama się czujesz w pracy, jak dziecko jest chore w domu? Jak to jest? Bo ja nie wiem, nie jestem rodzicem, ale jak to wygląda z twojej strony? Wiesz co, jestem zestresowana. Co chwilę tam są moje przyjaciółki dzisiaj ze mną, które są ze mną już od wielu, wielu lat. 13, 12 lat są dwie. Więc one znają moją mamę. To jest, wiesz, jak przyszywane dzieci. Więc one cały czas są na łączach, jak tam Nelusia się czuję, jest dobrze, jest w rękach babci, więc po prostu ona ma z nią, słuchajcie, no jak nawet lepiej niż czasami ze mną, bo moja mama po prostu uważa, że to jest jej dziecko i koniec, kropka. Zastanawiam się, czy zabierasz córkę do Sopotu? Oczywiście, zabieram córkę i mamę ze sobą, także nie rozdzielimy się. Będę jedną nogą tutaj, w sensie w Sopocie, z Nelusią na festiwalu. Także trochę połączę wspólnego czasu rodzinnego z dobrą zabawą. A jak to jest z twoją mamą? Ona ci podpowiada, jak masz wychowywać dziecko? Bo oczywiście. Czasem mamy tak, mają automatycznie. Jakie tak. Najczęściej uwagi ci zwraca? Że coś źle robisz. O Jezu, to jest cały czas, słuchajcie, coś. A to smoczek spadł na ziemię. Nie no, musisz przecież wyparzyć. Mówię, mamo, Boże, ona już 100 razy, ona już zjadła piasek. Ona wszystko, no nic się jej nie stanie. To jest, a może za cienko ją ubrać, a może za grubo ją ubrać, a może daje jej kocyk. I po prostu idzie oszaleć. Cały czas ona chce być. Ja jestem po prostu, ja jestem zazdrosna trochę. Szczerze powiedziawszy, po prostu czasami jestem zazdrosna, że moja mama chce tak ją dużo i czasami się śmieję, że w taki pozytywny sposób, że tutaj rywalizujemy o Nelusie. Czasem jest tak, że niektóre dzieci płacą swoim rodzicom za opiekę nad dziećmi. Jak to jest u ciebie? Że to taką pracę im dają. Jak to u was wygląda? Wiesz co, no... Myślę, że każdy indywidualnie jakby musi do tego jakby podejść. No w ogóle bycie mamą to jest praca na full etat. Bycie babcią, jeśli babcia się zajmuje, tak drugi samo. Etat. No moja mama zrezygnowała z pracy, by pomagać nam i jest do jakby naszej dyspozycji. Jak ja muszę iść do pracy, to wtedy ona przychodzi. Jak mam czas, to ja się, to jestem z Nelusią. Czasami jak jakieś rzeczy kręcę w domu, no to jest, wpada na trochę, żeby nam jakby pomagać. No ale ona zostawiła całą swoją pracę, by poświęcić się Nelusi. Czyli rozumiem, że odpowiedź mam sobie sam wydedukować z twojej odpowiedzi. Ale to ja nigdy tego nawet nie ukrywałam, że jakby ja swoim rodzicom pomagam od dziecka, więc tak naprawdę nic się nie zmieniło. Nigdy nie byłam z bogatego domu i wszystko, co jakby grałam, to też był pomysł moich rodziców na to, żeby zasilić gdzieś tam domowy budżet, więc zawsze im pomagałam, dokładałam się i zresztą moja siostra również pomaga rodzicom i tak jest do tej pory.